występują. Ja i mój brat Tom byliśmy chwilowo bez pracy. Uchodziłem za bohatera wojny secesyjnej, lecz moja reputacja rewolwerowca przynosiła więcej złego niż dobrego. Miałem co do nas jakieś plany, ale nie były one zbyt dobrze przemyślane. Dowodem na to był mój pierwszy błąd. Pozostawienie Toma w barze pełnym kobiet, podczas gdy ja oddawałem się na piętrze duchowym przeżyciom. Wiem, że porządny z ciebie facet, Zack. Wiedziałam to od chwili, gdy ujrzałam cię po raz pierwszy na tańcach. Eddie, kochanie, masz świętą rację. Podnosisz mnie na duchu. No, no. Jesteś niczego sobie. Podoba ci się to, co widzisz? A jakże? Myślę, że powinniśmy się napić. Posłuchaj tego. Niech całuje mnie ustami swymi, gdyż ta miłość lepsza jest od wina. Może wybrałam zły fragment. Wręcz przeciwnie. To czysta poezja. Zaczekaj. Chyba nie próbujesz mnie wykorzystać, ależ skąd? Nigdy bym się na to nie zdobył. Czekaj, tak nie można. Wiesz, myślałem, że już nigdy mnie to nie spotka. Co? Że ktoś zajmie miejsce mojej ukochanej Luen. To twoja dziewczyna? Była nią, dopóki koń jej nie stratował. Koń ją stratował? Tak. Umarła w moich ramionach. Ale wcześniej dała mi to. Rzecz bardzo bliską memu sercu. Zack, jakie to smutne, o tak? Ja do tej chwili nie wierzyłem, że kiedykolwiek znajdę osobę, która zastąpi mi Louise, a teraz Louise? Przecież mówiłeś, że miała na imię Luen. No tak. Była nią dla rodziny, ale my mieliśmy swój własny świat z naszymi własnymi imionami. Chcę ci to ofiarować. Tom! Zack, for goodness. Dokąd idziesz? Przepraszam, kochanie. Bądź zawsze taka słodka. Żaden rebeliancki gównojad nie będzie się zabawiał z moją dziewczyną. To zabawne. Myślałem, że wszyscy to robią. Ty gnido. Rebelianckie ścierwo. Trochę zmokłeś, pięknisiu. Ale nie bój się, nas już tu nie ma. Pozwolisz im stąd wyjść, Jimmy, ty krzykliwy świniaku? Ani kroku dalej. Mówię do obu. Mogę się z nim bić. Nie, nikt tu się nie będzie bił. Jesteś tylko mocny w gębie? Umieram ze strachu. No to cię załatwię. Daj spokój, Jimmy. Powiedziałem, odpuść sobie. Ten facet to Zack Hollister. Najlepszy strzelec rebelianckiej armii. Zastrzel go, Jim, jest nikim. Wiesz, Jim, może to nie mój interes, ale myślę, że powinieneś poromansować z kimś innym. Bo ten romans zakończysz podziurawiony od góry do dołu. Otóż to. To właśnie chciałem zobaczyć. Myślącego człowieka. Biegiem Tom zaraz zacznie się na całego.
ocalić tych marszowych rebeliantów braci. To jest właśnie mój młodszy braciszek. Ilekroć się odwrócę, to albo rozbija sobie pięści, albo goni za babami. Nie to, żebym miał coś przeciwko tym zajęciom. Problem polega na tym, że obiecałem naszemu ojcu na jego łożu śmierci, że będę się Tomem opiekował. Teraz tego żałuję. Do diabła, sam jestem jak młode dzikie zwierzę. Nie dorosłem do wychowywania cudzych dzieci, ale cholera, dałem słowo. Niewiele wczoraj brakowało, co? Tak uważasz? Powinienem cię stłuc na kwaśne jabłko. Za co? Chociaż trudno to zaakceptować, jesteś moim ostatnim żywym krewnym i wolałbym, żeby ci ktoś nie odstrzelił tyłka. Jak mogłeś być tak głupi i flirtować z dziewczyną na oczach jej faceta? Z tobą tylko same kłopoty. Zawsze tylko ja. Może to był mój pomysł, żeby dołączyć do bandy Weira. Pewnie. Jak tylko dotrzemy do następnego miasta, załatwię nam posady prezesów banku. Jesteś bohaterem wojennym. To powinno coś znaczyć. Znaczyło to. Kiedy walczyłem pod wodzą generała Bobiego Lee. Ale jak zapewne zauważyłeś, przegraliśmy. Znam jeden typ roboty, który mógłbyś wykonywać. Jeśli masz na myśli profesję taty, to możesz nie kontynuować. Co w tym złego? Tata był najbardziej poważanym człowiekiem w naszym miasteczku, jasne. Do czasu, aż go zawlekli na Boot Hill. Daruj sobie. Z tego, co wiem, bycie wyjętym spod prawa to krótka kariera zakończona stryczkiem. Poza tym ojciec byłby na nas wściekły. Zostaw ojca w spokoju. No dobra, rozchmurz się. Przecież wiesz, że braci Hollister nigdy nie złapią, bo uderzamy mocno i odlatujemy z wiatrem. I nim zaczną nas szukać, będziemy już szanowanymi farmerami, zgadza się? Jedźmy już, trzeba coś zarobić. Kogóż to widzę, Zach Hollister i jego mały braciszek przybywają, by rozpętać piekło. Wyceluj we mnie jeszcze raz, Riley, a sam wylądujesz w piekle. Prowadź nas do Weira. Co powiesz, Bart? Pozwolimy im zostać na kolacji? No dobra, chodźcie. Bez żebrania, Bart. Zaraz dostaniesz swoją porcję. Oto specjalność kuchni. Świeży grzechotnik w pieprzowym sosie mojej własnej roboty musi wam smakować. Albo... Proszę, braciszku. Siadaj, Riley. Dobre, dziękuję. Proszę. Uwielbiam grzechotniki, do pełna. Na zdrowie. Gotowanie to babska rzecz. Rany najmocniej przepraszam. Ten stary kucharz jest czasem taki niezdarny. Zachary! Riley uraczył nas wieloma opowieściami o twych wyczynach z bronią w ręku. Odpręż się, nie zabijam tych, którzy dla mnie gotują. Sam jeden załatwił cały batalion Yankeesów. Było ich z 15 i ukrywali się za taką kamienną ścianą, a on ich podszedł i ranił 7. A wszystko to z odległości 1200 stóp. 1200 stóp, mówisz? Wystarczy już, braciszku, nie potrzebuję klakiera, zwolnij trochę.
Nie jesteś głodny, Zachary? Nie zupełnie. Po prostu nie jadam przed bitwą. To przytępia moje zmysły. A to ciekawe, bo moje wyostrza. Czyżby? No to przed ostatnią robotą musiałeś chyba głodować, bo słyszałem, że straciłeś 3 chłopaków w tym banku w Coffeyville. Naprawdę? Co jeszcze słyszałeś? Że zrobiłeś się rozlazły i głupi. Ludzie gadają, że pod koniec roku zawiśniesz. A poza tym wszystko gra. Lepiej się zamknij, bo to ty się zamknij, albo zaraz będziesz miał w gębie tę czerwoną chustę. Panie Hollister, zatrudniłem pana z powodu pańskich umiejętności strzeleckich, ale jeśli ma pan jakieś pomysły, chętnie ich wysłuchamy. To miło z twojej strony, Frank. Owszem, mam pomysły. Po pierwsze, nikogo nie zabijemy. Niech i tak będzie. To będzie trudny strzał, Zach. Bez obawy. Najtrudniejsze ty odwaliłeś. Dobra jest. Ładna para, nie? Tracimy moc. Sprawdź zbiornik. Chcą nas obrabować. Pociągnijcie za hamulec ręczny. Ruszamy. Jazda. Rusz się, a jesteś trup. Spokojnie. Nie jesteśmy uzbrojeni. Ręce do góry. Muszę przyznać, że to był najlepszy strzał, jaki widziałem. Mówiłem wam, że jest najlepszy, prawdziwy bajer. Ale ja nie wierzę w bajery, wolę proste rozwiązania. Dopiero się ożeniłem. Wierzcie mi, chłopcy, zrobiłem mu przysługę. To była głupota. A ja mówię, że powinniśmy załatwić pozostałych na wypadek, gdyby nas rozpoznali. To będą ostatnie strzały w twoim życiu. No proszę. Zwracasz się przeciwko wspólnikowi? Do diabła z tym. Mamy wypłatę. Jedziemy. Nie ufaj kobiecie, zastrzeli cię skrycie. Nie ufaj kumplowi, nóż wsadzi ci w plecy.
Ludzie parszywi są niczym świnie. Psu swemu możesz zaufać jedynie. Sam to napisałem dla Parda. Wolałbym, żeby on to zaśpiewał. Nieładnie tak mówić. Zawsze gram po robocie, to uspokaja mi nerwy. Ja byłbym spokojny, gdybyśmy podzielili forsę. Nie wątpię. Czy to nie piękne, Riley? Najpierw chłopcy przychodzą i rządzą się, a teraz się pocą z nerwów. Dokładnie. Słuchaj, dasz nam naszą działkę, ucałujemy wszystkich na widzenia i znikniemy. Prawdziwy szef. Ale czemu nie? Miło było uczyć się od ciebie fachu, Hollister. Tu mamy setki. Jedna dla Tomiego, druga dla jego nerwowego brata, trzecia dla mojego przyjaciela Rayleya. Chrzanić to. Kurwiel spalił mi pieniądze. Trzeba go zabić. Frank, jest ciemno, a on świetnie strzela. Powinniśmy się schować. Dobra. I tak zdechnie przed świtem. Hollister, powiem ci na pożegnanie jedną rzecz. Zabiłem w swoim życiu wielu, ale rozwalenie twojego braciszka sprawiło mi prawdziwą przyjemność. Tom, uważaj. Trzymaj się, kowboju. Kim jesteś? Jestem Katrin. Wyzdrowiejesz. Teraz śpi.
Widziałem to już podczas wojny. Ranny żołnierz zakochujący się w swojej pielęgniarce. Nie przypuszczałem, że mi się to przytrafi, ale z jej zachowania wnioskowałem, że będzie z tego rada. Zgubiłeś się? Nie wiem. To nie mój pokój. Wszystko przez te rany. Jeśli zaraz nie wrócisz do swojego łóżka, będziesz miał nową ranę. Zadziwiasz mnie, a ty mnie. Mieszkasz sama na tej pustyni. Nie przyjechałam tu sama. Byłam żoną porucznika Caleba Battle. Zginął z rąk Apaczów. To przykre. Ale pewnie kolejka twoich adoratorów ciągnie się stąd aż do Kalifornii. Mylisz się. Większość tutejszych mężczyzn boi się mnie jak cholera, naprawdę? Może brak im wyobraźni. Ojciec mówił mi, że romans składa się w jednej części z bourbonu, a w drugiej z fantazji. Twój tata to mój typ faceta. Co teraz porabia? Użyźnia glebę. Był szeryfem i nikogo się nie bał, ale w końcu jego załatwili. Przykro mi. Jednego mnie nauczył. Trzymać się z dala od prawa. Wybierasz się dokądś? Do twojego pokoju. Kobieta w moim wieku potrzebuje wypoczynku. Dobranoc. Nie możesz mi tego zrobić. No to patrz. Rześki i gotów do pracy, jak widzę. Chyba dobrze ci się spało. Bardzo dobrze. Między godziną 6 i 6:15. Katrin, gdzie ty się chowasz? A, tu jesteś. Z tymi piekielnymi zwierzakami. Artemis, poznaj mojego nowego przyjaciela, Zacha Hollistera. Zach, ten wyniosły osobnik, to Artemis McBride. Lepiej być dla niego dobrym, bo wszystko tu należy do niego, może oprócz wiatru i słońca, a i nad tym pracuje. Bardzo mi miło, panie Hollister, wygląda pan na człowieka po przejściach. Jacyś rabusie napadli go i postrzelili. Uważamy, że to ci sami, co obrabowali pociąg i ranili strażnika. Udało ci się im przyjrzeć, chłopcze? Jedynie lufą ich pistoletów. A te były bardzo duże. Wydaje się, że musiało dojść między nimi do konfliktu. Jednego z nich znaleziono martwego w chacie starego Clyde'a Randalla. Tak to już jest z tymi złodziejami. Jak nie mają do kogo strzelać, zwracają się przeciwko sobie niczym szakale. Sporo pan wie na ten temat. Czyżby sam pan był kiedyś bandytą, czy też kradnie pan tylko za pomocą wiecznego pióra? Starczy tego. Artemis i ja mamy coś do załatwienia. Więc może wyszczotkuj Blaze'a, a ja tymczasem przygotuję śniadanie. Nie mogę uwierzyć, że jesteś tak naiwna. Wiem, że on jest w porządku. Doprawdy, naprawdę. Mówi, że postrzelili go bandyci, a ty tak po prostu mu wierzysz? Ma się stąd wynieść i to natychmiast. Nie nadwyrężaj się, McBride. Dzisiaj się wynoszę. Chcę zamienić z tobą słowo. Na osobności. Byle szybko. Nie musisz wyjeżdżać. Artemis jest tylko starym przyjacielem. On nie... Nie tłumacz się. Ja bym tego nie robił. Powiedz mu, żeby kupił sobie nową kamizelkę, bo ze starej pozrywał wszystkie guziki. Mogę cię odprowadzić? Wolałbym nie. Nie obawiaj się. Jeszcze mnie nie straciłaś.
Byłem bezgranicznie wdzięczny, Kate, ale zastanawiałem się, jakby się czuła, gdyby wiedziała, że połatała bandytę. Pewnie tak samo jak ojciec, gdyby widział moją opiekę nad Tomem. Byłem ciekaw, ile McBride wie i czy ściągnie mi szeryfa na głowę. Wiedziałem, że wkrótce to nastąpi, ale chciałem najpierw rozliczyć się z Frankiem Weirem. Bez obrazy, chyba przydałaby ci się szklaneczka czegoś mocniejszego. Błąd. Potrzebuję 3 szklaneczek. Whisky. Antonio, podaj temu panu butelkę. Z tych tańszych. Patrząc na was dwie, można by pomyśleć, że umarłem i znalazłem się w niebie. Zapewne podążasz w przeciwnym kierunku. To nasze najlepsze pomyje, nie rozlej. Jasne. Nazywam się Zach Hollister. Może dostanę tu czysty pokój i posiłek, który mnie nie zabije. Chyba da się to załatwić. Bierz rzeczy i chodź ze mną. W porządku. Myślałam, że śpisz. Chętnie wyśniłbym ręcznik, brak jednego na górze. Załatwię to. Stawiam 100. Dla mnie za wysoko. Wygląda na to, że masz mocną kartę marsz. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak podwoić stawkę. Odpadam. No to zostało nas dwóch. 200, tak? Jeśli stawka jest dla ciebie za wysoka, zawsze możesz pasować i iść uczyć w szkółce niedzielnej. Ja się nie boję, bo mam fula. Walety na trójkach. Nieźle. Wystarczy, żeby się rozpłakać. Chyba, że ma się 4 śliczne damy. Ty zasrany oszuście. Dzięki, kowboju. To był dobry strzał. Charlie. Charlie, to była samoobrona. Ci ludzie to potwierdzą. Powiedz mi, Artemis, jaka to samoobrona, jeżeli facet, którego zastrzelił Hollister, próbował zabić ciebie? Do diabła, Charlie, ten dzieciak uratował mi życie. To fakt. Poza tym słyszałem o nim wiele opowieści z czasów wojny. Mówią, że ma serce górskiego lwa. Albo złodzieja. Jestem ciekaw, czy obrabował kiedyś jakiś pociąg. Jeśli mówisz o jego ranach, to przez bandziorów, którzy dopadli go na Cold Canyon Road. Co za szczęściarz. Dziwne, że go nie zabili. Co się tu dzieje? Co tu robisz, gringo? Rozwaliłeś mi nową pryczę. Proszę o wybaczenie, szeryfie. Naprawdę nie wiem, ten dzieciak jest szalony. Ktoś go zabija, a potem ja będę musiał wypełniać te wszystkie papiery. Nie wspominając już o smutnym liście do jego mamuśki. Jakoś się z tym wyrobisz, szeryfie. Wolisz drzewo sosnowe czy dębowe? Na co? Twoją trumnę.
Jak tak dalej pójdzie, wkrótce będziesz w niej leżał. Ciebie na pewno przeżyje. Zabierz go stąd, zanim go zabije. Niezły numer z tego szeryfa. Nie daj się zwieść pozorom. Charlie Sanchez to najtwardszy obrońca prawa na tym terytorium. Świetny znawca ludzi i koni. Jak będzie przestawał tylko z tymi drugimi, to może dłużej pożyje. Kiepsko wyglądasz. Przydałby ci się solidny posiłek. Może zjesz dziś kolację z moją rodziną, domowe jedzenie i markowa whisky. Nie zaszkodziłoby mi to. Jeśli oni to zniosą, to ja też. Los płata nam dziwne figle. Jeszcze wczoraj McBride wydawał się moim największym wrogiem, a teraz traktował mnie jak własnego syna. Ojciec powiadał, że nie poznasz człowieka, dopóki nie znajdziesz się z nim na szlaku, ale wyglądało na to, że McBride i ja mamy szansę się zaprzyjaźnić. Tatusiu, wszystko w porządku? A widzisz we mnie jakieś dziury? Kochanie, dzięki temu młodemu człowiekowi jestem nadal wśród żywych. Jak panu na imię? To prawdziwy zaszczyt. Uprzejmy i odważny. Nazywam się Allison McBride. Jesteśmy ci wszyscy bardzo wdzięczni za uratowanie ojca. Domowe jedzenie, Zack. Wygląda wyśmienicie, panu McBride. To nasz syn Teddy. Jak zwykle o dzień spóźniony i o dolara biedniejszy. Chyba nie Zack Hollister. Obawiam się, że tak. Co za wyróżnienie. Ilu to ludzi zabiłeś na wojnie? Przestałem liczyć koło 900. Wystarczy już, Theodor. Czego? To mój gość, Ted. Nie myl go z tymi śmieciami, z którymi się zadajesz. Wybacz, ojcze, nie wszyscy mogą być tak idealni jak ty. Myślę, że będzie ci smakować nasze jedzenie. Burrito zostało przyrządzone z jędrnej tortilli wypełnionej gorącym farszem. Trudno się nie zgodzić, Allison. Co? Tato, znasz temat budowy nowej stacji pocztowej? Mam szansę zostać inwestorem, ale termin wpłaty upływa za 24 godziny. Zapomnij o tym. Ale tu chodzi tylko o $3,000. A jeśli to wypali, to tylko $3,000? Ten tu kowboj mógłby żyć za nie przez 3 lata. Możesz mi podać wino? Zrobiło się trochę gorąco. Wypraszam sobie. Porównujesz mnie z tym włóczęgą, tym łazęgą? Mam dosyć bycia twoim chłopcem do bicia, ojcze. Znajdę te pieniądze na własną rękę, możesz być pewien. Kocham to miejsce. Przyjeżdżam tu oddzielać ziarno od plew. Rany. To wszystko jest twoje? Tak. A także to, czego nie widać. Mój dziadek Terence McBride oraz jego wspólnik William Whale ponad 50 lat temu znaleźli w tej dolinie złoto. Dziadek był dobrym i sentymentalnym człowiekiem, za to Whale był intrygantem. Postanowił ukraść całe złoto i pewnie by mu się udało, lecz zdradził swój plan dziwce, a ona go wydała. Dziadek zwabił go w to miejsce, po czym zepchnął swą szpadą.
Twoja żona parzyła kawę. Nie sądzisz, że powinniśmy wrócić, nim wystygnie? Odwróć się. Powoli. Czy słyszałeś kiedyś o reinkarnacji? Niektóre dzikusy w to wierzą i ja także. Przyszło mi na myśl, że możesz być reinkarnacją Williama Whale'a i przybyłeś, żeby odebrać mi wszystko, co posiadam. Czy to dotyczy również Teddy'ego? Nie ma się z czego śmiać. Pomyślałem sobie, że ta chwila jest idealna, by cię zabić. W dzień po tym, jak uratowałeś mi życie. Któż by mnie podejrzewał? A to zabawne, bo ja też tak pomyślałem. Mógłbym cię teraz zastrzelić i kto by mnie podejrzewał? Dzień po uratowaniu ci życia? Tylko cię sprawdzałem. Zdałeś egzamin śpiewająco. Potrzebuję opanowanych ludzi do pracy. Widziałeś kiedyś walkę mangusty z wężem? Gryzą się tak długo, aż jedno umrze. Nie, dziękuję. Odpuszczę sobie. Czekają na mnie inne miejsca i ludzie do zabicia. Jak Frank Weir, który załatwił twego przyjaciela. Nie znam żadnego Franka Weira i nie mam przyjaciół. Oczywiście, że nie. Jednak gdybyś go szukał, zapewne chciałbyś wiedzieć, gdzie jest. A ty wiesz? Pewnie. Ukrywa się w swoim obozie na przełęczy wilka. Oczywiście trzeba by głupca, żeby atakować go tam w pojedynkę. Spryciarz zaczekałby, aż ten przyjedzie do miasta spotkać się ze swoją ukochaną, naszą barmanką Rosie Sant'Angelo. To rzeczywiście kobieta pełna zalet. Chłopcy Weira pojawiają się u niej raz na jakiś czas. Co ty na to? Muszę to przemyśleć. $3,000 dla niego to tyle, co nic. Ted, musisz wytrzeźwieć. Mamy inne kłopoty. Ja tylko potrzebuję... Co z tobą, przyjacielu? Jeszcze trochę, znienawidzę to miasto. Pewnie słyszałeś, co te śmierdziele z gór zrobiły z moim synem i jego przyjacielem zeszłej nocy. Wyruszam dziś na poszukiwania i zarówno pan McBride, jak i ja chcielibyśmy, żebyś się przyłączył jako mój zastępca. Nie, dziękuję, szeryfie, mam własne sprawy. Powinieneś wiedzieć, że ci porywacze mieszkają nieopodal przełęczy Wilka, miejsca, które cię chyba interesuje. Przełęcz Wilka? Słyszałem, że to piękna okolica i dobra do polowań. Ty też jedziesz?
O nie, nie mogę. Mam słabe serce, któremu zaszkodziłoby rozrzedzone powietrze. Znacznie bym was spowolnił. Dostaniesz pełną zapłatę. $2.50 za dzień. Ale pamiętaj, że to ja jestem szefem. Ma się rozumieć. Jadę. Proszę. Znam jeden typ roboty, który mógłbyś wykonywać. Co w tym złego? Tata był najbardziej poważanym człowiekiem w miasteczku. Zostaw ojca w spokoju. Wreszcie znalazłem się tam, gdzie chciałem, na szlaku, w pogoni za Weirem. W chwili, gdy go ujrzę, zamierzałem zrezygnować z posady zastępcy szeryfa. Na dobre. Wyglądasz, jakby ci było zimno. Żeby nie ulatywało z ciebie ciepło, przydałby ci się taki kapelusz jak mój. To dobry kapelusz, jeśli chce się wyglądać jak klaun. Jeśli chcesz mnie obrażać, lepszy efekt osiągniesz, mówiąc po angielsku. Jaka obraza? Powtarzałem tylko stare przysłowie, które słyszałem od ojca. To coś więcej niż zwykłe powiedzonko. Mówi, jeśli mi jest wygodnie, to kupcy mogą śmiać się dowoli. Jesteś zapasiony jak stara krowa. Założę się, że przez ten tłuszcz nie możesz nawet rzucać swoim tomahawkiem. Założyłbyś się i przegrał, chłopczyku, bo jestem w tym naprawdę dobry. Pewnie. Bandyci, widząc cię z wieprzowiną w jednej dłoni i tą siekierką w drugiej, na pewno drżą ze strachu. Tak właśnie jest. Wiesz, szeryfie, mój ojciec też znał jedno przysłowie. Tylko głupcy i osły wyśmiewają dobre rady. Ależ ja w to wierzę. Co twój tatko robił, że stał się taki mądry? Próbował niemal wszystkiego, aby na koniec zostać szeryfem. Z całym tego dobrodziejstwem. Dlaczego mam wrażenie, że ta historia należy do smutnych? Jedynym problemem mego ojca było to, że nie dało się go kupić. Sprzeciwił się bogaczom walczącym o jakąś własność i skończył zastrzelony przez swego zastępcę. Nie mogę tego spokojnie słuchać. Przyjechaliśmy w ładne miejsce, ale czy masz pomysł na odnalezienie naszych chłopców? Nie, nie mam. Nie? I to ma być odpowiedź? Bo tak jest. Ale nie obawiaj się, znajdziemy kogo trzeba. No dobrze, dobrze. Co ma oznaczać to przysłowie? To znaczy, znajdziemy naszego człowieka, albowiem źli mają zawsze pecha. Słusznie. Świetnie. To napełnia mnie wiarą w powodzenie naszej wycieczki. Źli mają zawsze pecha. No to już po nich, nie mają żadnych szans. Równie dobrze możemy wracać do domu, ależ nie. Musimy im towarzyszyć aż do ich tragicznego finału. Zemsta, chłopcze. Witaj, kowboju, jesteś tu nowy? Nie, tylko przejazdem. No to chodź i się napij. Barman? Niezły początek. Wysłuchajcie mnie teraz. Jestem szeryf Charlie Sanchez, a ten tu to mój zastępca Zack Hollister. Przejechaliśmy kawał drogi, żeby znaleźć dwóch chłopaków, którzy zostali wczoraj uprowadzeni siłą ze Spanish Gulch. Mam nadzieję, że ktoś z was pomoże nam w ich odszukaniu, bo jestem zmęczony i głodny, a mój zastępca jest bardzo zły. Czy możemy więc liczyć na pomoc?
A to było bardzo niegrzeczne. Zgodzisz się chyba, Zak? O tak. Wielka szkoda, bo do tej pory byliśmy naprawdę cywilizowani. Ale nie dajecie nam wyboru, musimy zamienić się w zwierzęta. Nieźle, szeryfie. Widzisz? To jest właśnie ten przysłowiowy pech. Kto nam powie coś ciekawego? Ja powiem. Myślę, że powinniście pójść ze mną. Posłuchaj, kochanie. To są ci ludzie, o których ci mówiłam. Chcą ci pomóc. Porozmawiasz z nimi przez chwilę? Chcemy pomóc, panienko. Wierzysz nam? To byli ci dwaj. Mężczyźni z gór? Nie, z miasta. Teddy McBride i Forte? Przyjechali tu na ryby i powiedzieli, że potrzebują przewodnika. Znam te okolice, więc zabrałam ich nad rzekę, ale... Już dobrze, bez pośpiechu. Pili whisky. Stali się grubiańscy i zaczęli mnie nagabywać. Chcieli, żebym się rozebrała. Odmówiłam. Powiedziałam, nie, przestańcie. Ale oni nie przestali. Rzucili mnie na ziemię. Jesteś bardzo odważną kobietą, Lacey, ale paru twoich przyjaciół wzięło prawo w swoje ręce i jeśli skrzywdzą tych chłopaków, to pójdą do więzienia na długie lata. Nie chciałabyś tego, prawda? Nie. Więc będziesz musiała nam powiedzieć, kto ich porwał. To byli moi kuzyni. Jake i Luke. Jake Harrison? Znam go. Czasem schodzi z góry i kupuje u mnie warzywa. To nie jest zły człowiek. Gdzie mieszka? Gdzieś w górach. Mój wujek Vern Forster wie. Mieszka koło Red Bush. Ale to szaleniec. Zastrzeli was, jeśli tam pójdziecie. W porządku, dziękujemy. Masz jeszcze jeden z tych swoich przemyślanych planów? Żebyś wiedział. Usiądź, patrz i ucz się. A tyś kto do diabła? Ja? Nikt, senior. Tylko biedny wieśniak z Juarez. Nazywam się Pedro Armendales González Gómez. Czego tu chcesz? Miałem widzenie, panie. Ukazała mi się święta dziewica z Guadalupe. Przyszła we śnie i wyszeptała mi do ucha. Pedro. Pedro, musisz iść na pustynię i znaleźć wodę tam, gdzie żaden człowiek nie chadza. I na tej jałowej ziemi musisz zbudować kościół. Piękny kościół. O czym ty, cholera, gadasz? Tu nie ma żadnej wody. Gdyby była, to wszyscy bylibyśmy bogaci. Na pewno się mylisz, panie. Spójrz, różdżka drży. Patrz. Jakby żyła własnym życiem. Spróbuj sam. Będziesz bogaty. Pedro,
Mój czwarty kuzyn z Juarez. Świetny toreador. Wstawaj i gadaj, brzydalu. Zapytam tylko raz. Kto porwał chłopców i gdzie są teraz? Nawet strażnicy w więzieniu nie zmusili mnie do gadania, to i tobie się nie uda. Twardziel, co? No to pozostaje mi zrobić tylko jedno. To nie czas na odwrót. Dokąd idziesz? Mam dość. Obudź się, śpiochu. Nieważne, ile dziur mi zrobisz w głowie, ja i tak... Nie bój się. Teraz wszystko zależy od Pepe. Pepe? Kto to jest? Czekaj. Przecież to jest Hila. Ten skurwiel jest jadowity. Naprawdę? Nie wiedziałem. Pomyślałem, że fajna będzie z niego maskotka. Pierwszy raz, jak byłem na pustyni, widziałem, jak taki jeden ugryzł kowboja w rękę. Trzech silnych facetów nie mogło rozewrzeć jego paszczy. W końcu ktoś stwierdził, że jeśli odetnie mu się ciało, to głowa umrze. No więc przecięliśmy go na pół, ale stary jaszczur trzymał się nadal. Niczego sobie ugryzienie, co? A ten jest chyba głodny, co nie, Charlie? O tak, i strasznie wściekły. Chyba go nie spuścisz ze smyczy, czy ja wiem? Grubasie, chyba mu na to nie pozwolisz. Nie, teraz dopiero jest wściekły. Dobrze, już dobrze, powiem ci, tylko go zabierz. Uważam, że powinniśmy jechać dalej. Nie w środku nocy, przyjacielu. Nie przejechalibyśmy przez przełęcz. Ale wiesz, jak na szalonego gringo, całkiem niezły z ciebie zastępca. Wielkie dzięki. Z ciebie też dobry szeryf. Jak na przebiegłego i powolnego grubasa. Nie chciałbym ci mówić, co masz robić ze swoim życiem, ale życzyłbym sobie, żebyś został u mnie. Dziękuję za propozycję, szeryfie, ale mam pełen magazynek powodów, żeby z tobą jechać. Jednak żaden z nich nie uwzględnia pracy na stałe. Widzisz, chłopcze? Zabawiłeś się, a teraz musisz zapłacić. Rozumiesz to, prawda? Byłem pijany, nie wiedziałem, co robię. Wiem, o co ci chodzi. Jak człowiek jest pijany, to nie odpowiada za swoje czyny. Zgadza się? No właśnie. Na przykład ja. Jestem tak nachlany, że nie wiem, kogo zaraz potnę.
Musimy ich stąd zabrać, mieli ciężką noc. Masz rację. Zaraz pokażę tym łowcom bizonów, co znaczy grać ostro. Ty znów to samo. Ile razy mam ci powtarzać, nie wolno nam strzelać do ludzi. Nie jestem pewien, czy tam ci to ludzie. Aż tego dużego przypomina dupę bobra. Widzisz, co z nami zrobili? Jesteście aresztowani. Za co, szeryfie? Za napaść na Lacey Ford. Na nią? Tę dziewuchę z gór? Byliśmy pijani, szeryfie, a ona i tak tego chciała. Więc przyznajesz, że ją pobiłeś, a nawet jeśli to co? Ty! Złaź ze mnie, no i co z tego? O rany, niedobry z ciebie dzieciak. Odłóż broń, Charles. Nigdy bym nie pomyślał, że będziesz tak głupi, żeby wziąć w czymś takim udział. To zabawne, Charlie. Ja się uważam za spryciarza. W końcu to ja przekonałem Luka, że Artemis McBride zapłaci dużo forsy za zwrot swego żałosnego synalka. Dostarczyłeś już nasze żądanie okupu McBride'owi? Dostanie je jutro. Uważaj tylko, żebyś nie zabił naszej złotodajnej kury. Co zrobimy z tymi dwoma? Szlachetnym szeryfem i jego lojalnym zastępcą? Najlepiej ich zabić. Wracam do obozu upewnić się, czy moi ludzie nie próbują mnie obrabować. Cieszę się, że cię znów widzę, Zachary. Miałeś jakieś wieści od braciszka ostatnio? Nie podoba mi się to, Luke. Zabić szeryfa i jego zastępcę. Lepiej się zamknij. Muszę to przemyśleć. Z czego się śmiejesz? Z niczego. Tak sobie tylko myślę, że zawsze jest tak samo. Nie, szeryfie? Generałowie siedzą w swoich namiotach, popijając wodę i wysyłają swoje oddziały na śmierć. Zamknij się, nikt tu nie umrze. Boję się, że jednak. Za zabicie szeryfa i zastępcy na pewno cię powieszą, chłopcze. Przynajmniej będziesz miał satysfakcję z tego, że będzie to bardzo huczna egzekucja. O tak, bardzo. Orkiestra marszowa, dewotki sprzedające lemoniadę i hymn. Tuż przed twoim zawiśnięciem. Oczywiście nie musi tak być. Możesz nas przecież rozwiązać i pomóc nam uciec. Nie mogę. Nie przeciwstawię im się. No dobrze, nie ma sprawy. My umrzemy, a ty zawiśniesz. Zrób to szybciej. Zak, uważaj. Nie możesz. Trzymaj się. Wcale nie boli, przyjacielu. Clyde, wezwij lekarza.
Co z doktorem? Już idzie. To dobrze. Zamknij tych dwóch. Jak będą szumieć, rozwal im łby. Doktorze, postrzelili szeryfa. Zanieście go do mnie, szybko. Stracił wiele krwi, możesz coś jeszcze zrobić? Gdybyśmy byli w którymś z dużych europejskich miast, to może znalazłyby się jakieś nowe techniki, ale tu na tym zasypanym piaskiem pustkowiu mogę jedynie zasugerować modlitwę i morfinę. Słuchaj, Konowale, jeśli sam chcesz pozostać przy zdrowiu, wymyśl coś lepszego. Uspokój się, synu, uspokój. Przepraszam, doktorku, po prostu zależy mi na tym grubasie, jak i nam wszystkim. Potrzebujesz snu. Chodź, zawiadomię cię, jak coś się zmieni. A ten co tu robi? Antonio? Wierzy w moc kart. Twierdzi, że umie przepowiadać przyszłość. Czyli, że może przewidzieć, czy Charlie umrze, czy nie? Co mówią karty? Mówią, że może. Jeśli on umrze, to ty też. Oto widok, na który czekałem. Masz mojego syna? Mam. Jest zdrów. Forte również. Gdzie Ted? W celi numer 3, jak sądzę. Jeżeli to miał być żart, to ci się nie udał. Przepraszam za moje maniery, ale robię się rozdrażniony, kiedy muszę zabić trzech ludzi i widzę, jak ranią mi partnera. Co z nim? Źle. To straszne. Wciąż jednak nie dostrzegam związku z moim synem. W zeszłym miesiącu twój syn i jego kumpel poprosili młodą dziewczynę o wskazanie im miejsc do łowienia ryb, lecz nie ryby były im w głowie. A kiedy ona nie chciała się bawić w dom, wtedy zrobił się niemiły. Opowiadała ci tę bajeczkę i ty w to uwierzyłeś? Twój syn się do tego przyznał, zmuszony przez ciebie. Ciekawe, że wymyśliłeś to sobie właśnie w momencie, kiedy Charlie Sanchez leży nieprzytomny. Charlie to potwierdzi. Tymczasem ja stanowię prawo w Spanish Gal, czyli twój syn oraz jego koleś staną przed sądem za napaść. Bez odwołania. To się jeszcze okaże. Nie obawiaj się, Tom. Nigdy nie złapią braci Hollister. Ojciec byłby wściekły. Ojciec byłby wściekły. Tom, wróć. Wszystko w porządku? Tak. To tylko zły sen. Co z Charlie? Nadal nieprzytomny. Ale coś się dzieje w areszcie, powinieneś tam pójść. Dobra. Adwokat Emanuel Harkins, zastępco, mam tu dokument, który uprawnia mnie do zwolnienia tych mężczyzn. To niemożliwe, muszą stanąć przed sądem. Za co? Do tego trzeba skargi, kowboju. Obawiam się, że kobieta napadnięta ponoć przez tych dżentelmenów, panna Lacey Ford, wycofała oskarżenie. Bez żalu, zastępco. W końcu nikomu nie stała się krzywda. Dziewczynę niemal zgwałcono, ja musiałem zabić dwóch ludzi, Charlie Sanchez może umrzeć, a wszystko to przez tych gnojków. Gówno, prawda, nawet jej nie tknąłem, ależ tak. Twój tatuś musiał ją przekupić, a ty zmieniłeś zeznania. Mógłbym się zaskarżyć za to wszystko, Hollister, i może tak zrobię. Jeśli już chcesz się procesować, musisz mieć dobry powód.
To za Charlie'ego. To nie było zbyt mądre, zastępco, przepraszam. A to za mnie. Czyż nie jest idealnie? Wejdź do środka. Byle nie za długo. Wyglądasz dużo lepiej. Matko boska, chłopcze, ty za to beznadziejnie. Jak nie będziesz przychodził do pracy, to cię zwolnią. Jak się czujesz, wspólniku? Miałem wczoraj cudowny sen. Mój przyjaciel Zach Hollister przyniósł mi wielki stek posmarowany sosem chili. Chcę ci coś powiedzieć. Pamiętasz ten napad na pociąg? Chodzi ci o ten, w którym jeden bandyta uratował życie strażnikom, zwracając się przeciwko swoim? Wiedziałeś? Zawsze wiedziałeś. Dlaczego mnie nie aresztowałeś? Kiedyś dawno temu miałem przyjaciela. Pedra Armendaresa Gonzalesa Gomesa, który zszedł na złą drogę, a mnie nie było przy nim, żeby mu pomóc. Skończył w jakimś rynsztoku w Mazatlan. Dziękuję, Charlie. Zapamiętaj to stare przysłowie. Czyli młodość jest silna i odważna, ale też trochę głupia. Gdyby on umarł, zabiłbyś mnie? Być może. Czy to nie wspaniale? Charlie wyjdzie z tego, tak się cieszę. Antonio, przynieś butelkę najlepszej whisky i dwie szklanki. Chcę też zamówić obiad dla przyjaciela. Ma to być największy stek, jaki macie, tonący w sosie chili. A także 4 pasztety z wielką michą rosołu i butla tequili. To wszystko? Na razie. Dzięki. To cudowne wieści. Owszem. Tylko jak Charlie się poczuje, kiedy mu powiesz, że odchodzisz? Nie jestem stróżem prawa. Charlie jest świetnym szeryfem, a co ma w zamian? Rozpadającą się chałupę i ciało podziurawione kulami. Ludzie go kochają. Ma syna w Taos, który również jest szeryfem, oraz 2 córki w Pecos. A także mnie, osobę, która zrobiłaby dla niego wszystko. To już coś. Czyż to nie słodki obrazek? Panna Rose wita gości. Riley we własnej osobie. Co robisz w mieście? Tylko między nami. Przyjechałem po należność dla naszego wspólnego znajomego. Charlie potrzebuje cię na tym stanowisku. Ja też cię potrzebuję. Wstrzymaj się na chwilę, przecież mówiłaś, że sprawiam ci same kłopoty. Porozmawiamy jeszcze na ten temat. Potrzebuję cię w tym momencie, bo mój syn ma problemy. Twój syn? Czyli kto? Teddy McBride jest moim synem. Z Artemisem. Kiedy zginął mój mąż Caleb, byłam zrozpaczona.
Artemis był dla mnie dobry. Nie wątpię. Po urodzeniu wyjechałam, a Julia zgodziła się wychowywać Teda jak swego własnego syna. Tylko my troje o tym wiemy. Teddy nie ma pojęcia, że jestem jego matką. Jak mam ci pomóc? Artemis dał Teddy'emu wszystko oprócz tego, czego każdy chłopak potrzebuje. Miłości i dyscypliny. W jego życiu musi pojawić się mężczyzna. Ktoś taki jak ty. Ja? Jak zapewne zauważyłaś, niespecjalnie za sobą przepadam, ale ty jesteś typem człowieka, jakim on pragnie być. Chcę, żebyś nad nim popracował. Jesteś mi to winien. Zostaniesz? Powiedział, że przyjechał zebrać pieniądze dla Franka. Zapewne nie słyszał o Teddym. Chcę, żeby Frank to zobaczył. Nie chciałbym, żeby się rozczarował. Zawiozę mu to. Jesteś pewien, Antonio? Kurduplu, przywozisz naszą nagrodę? Dawaj. Co to jest? Riley! No! O nie! Ty parszywy Karle! Rzucić go tu. Czekaj, nie umiem pływać. Nie umiesz pływać? Chcesz pozostać suchy? Tak. Postawcie go. Słuchaj uważnie, aż wróci do Spanish Gulch i powiedzieć temu zasranemu zastępcy Hollisterowi, żeby w ciągu następnych 12 godzin dobrze się najadł i napił i przespał z kim tylko chce, ponieważ to będą ostatnie godziny jego plugawego życia. Zapamiętałeś? Wynocha stąd. Wykopcie go stąd. Powoli, Charlie. Mogę z nimi walczyć, przyjacielu. Zobaczysz. Nie każ mi się dodatkowo martwić o twoje szwy. Żeby to diabli. Najlepsza okazja do walki od lata. Ja muszę leżeć w łóżku jak wypatroszony indyk. Zack potrzebuje pomocy, zastępców. Na pewno możesz polegać na Clyde'zie. Ale to beznadziejny strzelec. Potrzebujemy nazwisk. Nazwisk? Chciałbym, gdybym mógł. McBride ogłosił, że każdy, kto ci pomoże, już nigdy nie znajdzie pracy w tym mieście. W porządku. No to jestem sam. Jabłko rzeczywiście nie pada daleko od jabłoni. A co z pardem, Frank? Zabierzemy go po strzelaninie? Nie będzie na to czasu. Prosto z miasteczka walimy do Meksyku. I tak mi się już znudziło to żałosne stworzenie. Jedziemy.
Hello. Cześć. Wybierasz się na polowanie? Przyszłam ci pomóc. Wybacz, Kate, to moja bitwa. Myślisz, że nie wiem o twoim udziale w napadzie na pociąg? Ten zabity to twój brat, prawda? Tak. Mój brat, którego namówiłem na tę robotę. Jak widzisz, nie tylko Teddy ma krew na rękach. Byłeś wtedy innym człowiekiem, Zaki. Nie pozwolę ci zmarnować sobie życia. Rozumiem. Więc pewnie nie ma znaczenia, co powiem, bo ty i tak staniesz u mego boku. Coś w tym rodzaju. Pokaż mi to. Całkiem ładne. To najgorszy ze wszystkich tanich chwytów, jakie widziałam. Wybacz mi, Katrin, ale tak musi być. Clyde przyniesie ci obiad. Robi wspaniałe steki z bizona, będą ci smakować. To nie jest śmieszne, wypuść mnie. Charlie przyszedł do ciebie. Powiedz mu, Charlie. Powiedz mu o dziewczynie. A ty słuchaj, Artemis. Słuchaj uważnie, jeżeli obchodzi cię jeszcze twoja rodzina. Jesteśmy przyjaciółmi od dawna, Artemis. I widziałem wiele twoich zwycięstw. Ale tym razem się mylisz, przyjacielu. Zak mówił prawdę. Więc jeśli pozwolisz mu umrzeć, to będziesz zwykłym mordercą. Nikt tak do mnie nie mówi. Byłem z nim na szlaku i wiem, co nosi w sercu. I ty również to wiesz. Popatrzcie no na tego wspaniałego zastępcę szeryfa. Dodajesz za dużo czosnku do jedzenia, Weir. Twój smrodliwy oddech czuć aż tu. Dodajesz sobie odwagi, co?
Przypomina mi się twój tępy braciszek. Był piekielnie pewny siebie i właśnie tam go posłałem. Załatwiłeś go, Johnny? Obawiam się, że nie, Frank. Johnny'ego bardzo teraz bolą plecy, ale nie sądzę, żeby odczuwał ból zbyt długo. No, Frank, czas się zabawić. Co cię zatrzymało? To wcale nie jest zabawne. Ty i ja urodziliśmy się, żeby być wrogami. Nic tego nie zmieni. Jasna cholera, co za rzut, zastępco. Nie zupełnie, szeryfie. Celowałem w głowę. No i proszę. Właśnie zrobiłem to, czego przysięgałem nie robić nigdy. Zostałem stróżem prawa. Już słyszę, jak tata i Tom się ze mnie śmieją. Wersja polska RTL 7. Opracowanie i udźwiękowienie Saga Studio. Tekst polski Rafał Gerlach. Czytał Janusz Szydłowski.